Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Detailing, kudeczek do skórki. Od czego zaczniemy? Na bazie naturalnych olejków oraz wosków z dodatkiem delikatnych środków czyszczących. I tu bym się zgodził z tym, że ma w sobie woski i że delikatnie czyści. Od czego by tu zacząć? Zapach. Bardzo fajny, naprawdę bardzo fajny zapach. Rewelacyjny, wydajność, super. I teraz tak, od czego zaczniemy? Tak jak widziałeś w filmie, poleciałem u siebie w Volvo, poleciałem też w Mańku, leciałem też w BMW na skórach i na wszystkich skórach błyszczy się. Widziałem gdzieś na internecie, że nie daje połysku. Daje. Specjalnie położyłem też na plastiki, bo na plastikach też również dobrze się sprawdza, zbiera kurz, ale tak jak na plastikach, tak na skórze zostawia po sobie właśnie połysk i mega zajebistą śliskość. Jest po prostu śliski. I to mi nie leży w tym produkcie. W Mańku widziałeś 50. Spektakularnie zebrało, nie? Ale to było hodowane całą zimę i zebrał ładnie, oczywiście, zebrał ładnie. Ale później wskoczyłem z produktem konkurencyjnym, który śmierdzi. Który śmierdzi, jest męczący dla nocha. Zebrał jeszcze więcej. Także tutaj, jeżeli chodzi o jakość zbierania tego produktu, słabo. Bardziej, znaczy... Ja osobiście nie czuję, że ten produkt zebrał tak idealnie. Moim zdaniem on tak trochę zbiera, trochę przykrywa ten brud. I dlatego tak mam takie mieszane uczucia. On się fajnie sprawdzi tak naprawdę do bieżącego. Do naprawdę bieżącego kurzu, jeżeli Ci nie przeszkadza śliskość i połysk. To on będzie idealny. Czy trafia do mnie ten produkt? No kurczę, nie do końca. Nie do końca. Nie do końca jakoś tak... No nie czuję tego kurczę odświeżenia tej skóry. Naprawdę. Ta śliskość i to, że ten zostawia ten połysk, to mam takie, no tak jak mówię, wrażenie, że on przykrywa, kurczę, no przykrywa, nie usuwa tego tak do końca. Z tej konkurencyjnej firmy, nie wiem, czy film już był, czy nie, zresztą propozycja się pojawi, no tam jest poważnie, tam elegancko, tam naprawdę, jakby nie ten zapach męczący, to jest perfekcyjnie. Tępa, jałowa skóra i czuć, że ładnie zebrane. Tutaj, myślę, że tutaj chodzi o te woski, olejki oraz woski. To myślę, że one tutaj robią robotę, że zostawia ten połysk i tę śliskość niestety. No nie jest to fajne. Cóż tu jeszcze? I pozostaw do wyschnięcia na 10-15 minut. No dobrze, no ale to nic to nie zmienia. Nic to nie zmienia. Rozprowadź papara na nadmiar produktu. Dotrzyj czystym rocznikiem z mikrofibry. Pozostaw do wyschnięcia 10-15 minut. No okej. I tak jest ślisko, i tak jest ślisko. Dopóki dupą nie wytrzesz, to będziesz jeździł. No dobra, z mojej strony, ale nie, zapach jest boski, naprawdę. Zapach tutaj bryluje, naprawdę super. Super, taki kurczę, ciężko mi go określić, ale bardzo przyjemny, naprawdę, bardzo przyjemny zapach. Taki kurczę, można powiedzieć, jeżeli chodzi o produkty do skóry, niespotykany. Tym się produkt wyróżnia na pewno. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!